Jest to na pewno niesamowite przeżycie i ekscytacja. To prawda, gdy jako pierwszy trener debiutuję w Lidze Mistrzów, ale myślę, że w tym roku też debiutowałem i w Mistrzostwach Świata i w Lidze Narodów jako pierwszy trener i tych emocji, tych debiutów było bardzo dużo, natomiast sport i przygotowanie do meczu jest cały czas takie same, dlatego myślę, że bardziej rosną te emocje pozytywne, ta ekscytacja i to, że zespół Alorun CMC zawarcie w czwartek rozpocznie grę w Lidze Mistrzów. Liga Mistrzów i Plus Liga to jest granie na najwyższym poziomie i szczególnie w Lidze Mistrzów, jak już wspominałeś, trzeba być skupionym i grać na maksa w każdym spotkaniu. Myślę, że i rozgrywki Plus Ligi, i rozgrywki Ligi Mistrzów wymagają właśnie takiego podejścia i dobrze jest, że gramy w Plus Lidze, ponieważ tutaj gra się ciężko z każdym i tak samo będzie w Lidze Mistrzów. I myślę, że mamy doświadczony zespół. Wykonaliśmy kawał pracy przez ostatni miesiąc, bo to był jedyny okres, w którym mieliśmy troszeczkę wolnego od grania w środku tygodnia, natomiast nie wolnego od pracy i musimy się przygotować właśnie na te kolejne 2-3 miesiące, które nadchodzą. I jestem przekonany też, że nasza gra będzie bardziej regularna i będzie też zwyżkowała poprzez samo granie, ponieważ właśnie do tego się przygotowywaliśmy. Ja myślę, że z zawodnikami na najwyższym poziomie niestety i stety, zależy z której strony się patrzy, jest tak, że mimo tego, że się często można przygotować, to oni potrafią zrobić różnicę i dlatego właśnie są tymi najlepszymi zawodnikami. Oczywiście nie gra jeden zawodnik, a gra cały zespół i Nimir jest tym zawodnikiem najbardziej niebezpiecznym w drużynie z Turcji. Aczkolwiek no, też nie jedynym. My mamy też wartościowych graczy, mamy zespół, który na pewno będzie chciał pokazać się z dobrej strony i oczywiście będziemy przygotowani od strony taktycznej w 100%.